takie ładne chłopaki, ale oczywiście chcą pieniądze. Nie chcemy rozdawać pieniędzy, ani żadnych cukierków. Dlatego... Długo nie trzeba było czekać, jak tutaj też pojawiły się dzieci i próbują cały czas wyciągnąć pieniądze. Więc jest to bardzo przykre. To nie jest taka fajna sytuacja, nie jest fajnie odmawiać, ciągle odpierać te ataki tych dzieci. O matko. No. Apetyt dopisuje. Bela je tam. Musimy ich rozdzielać, bo tak to ona jest zazdrosna i po prostu patrzcie jak ona je. Jak ona by była bezdomnym psem. Kto pierwszy? Kto pierwszy? Tak. Nie e, Bela. Nie e, bo on jeszcze kończy. O tak. Super. Pięknie je. Bardzo fajnie. No, będziesz duży chłop. Dobre było? No dobre. Może jednak polubimy ten Senegal, bo tutaj, gdzie nocowaliśmy, już właśnie żeśmy się spakowali, zaraz jedziemy. To minęło tu rano nas parę osób, nie wiem, tam jakaś taka ścieżka jest. I tacy wszyscy przyjaźni, tak, witają się i nawet taki jeden pan szedł z krowami, takie afrykańskie krowy z wielkimi rogami. I przyszedł do nas do samochodu i tam pogadał, no wiadomo, że on po swojemu, a my po swojemu. Ale poprosił właśnie, pokazywał na wodę, że chce pić i da mu zimną wodę z lodówki i tak się cieszył i dziękował i całkiem sympatycznie, no, całkiem sympatycznie, tak więc zobaczymy. On tam koguta niesie, widzisz? W ręku, tu po prawej stronie. To żywy ten kogut. No, nas przygasł. Strasznie. No, okropnie to po prostu. A tam jest taka koza, ma związane nogi. Tutaj ten też w żółtej koszulce. No, bo ją przywiózł pasem. Oni sobie tam wchodzą, wychodzą tam po drabince w tym busie przed nami. To oni po prostu teraz w trakcie jazdy jeden sobie tam wszedł, a drugi sobie wyszedł. O, i teraz ten wysiada, widzisz? I ten bus w ogóle się nie zatrzymuje, nie? Tylko kurczę w trakcie jazdy. Gościu sobie drzwi otworzył w tym busie i tak sobie po prostu jedzie sympatycznie. O! A, tu dostawa.
coś on tam macha do kogoś. Wyrzucił jakieś folie, ale tu do jakiegoś chłopaka. O proszę, tutaj przed nami też w busie chłopaki tam sobie wiszą na drzwiach. I dlaczego nie? No, można? Można. Dziewczyny młode chodzą fajnie w spodniach. Tak więc widać, że nie ma jakichś restrykcji, że ty musisz. Tutaj całkiem ładnie jest, popatrzcie. Tam, w tamtą stronę. Całkiem to sympatycznie. Woda jest przeokropnie brudna. O, tutaj pani idzie w takim fajnym stroju. O, tutaj ta w tej czarnej sukience. I tutaj w takim kolorowym. O. I takie tradycyjne nakrycie głowy. O, tutaj kolejna pani idzie w takim kolorowym. Super, tak kolorowo, nie? Mnie to się podobają, takie kolorowe stroje. Tak radośnie od razu, jest pogodnie. A nie, jak te czarne, tak smutno po prostu. Najgorsze te kraje, gdzie w tych czarnych czadorach chodzą. To po prostu jakby wszyscy byli w żałobie. No i kobiety noszą na głowę... Ojej, jeszcze się schyla, słuchaj. Schyliła się po torbę. Pięknie, no. No i one nie mają problemów z kręgosłupem, słuchajcie, bo to jest fantastyczne ćwiczenie. Chodzenie właśnie na głowie z obciążeniem. I nie mają podwójnych podbródków. Chłopaki, ale oczywiście chcą pieniądze, więc niedźwiedź zamknął mnie tu w samochodzie i my mamy zasadę, że nie będziemy rozdawać pieniędzy ani żadnych cukierków. Nie chcemy rozdawać pieniędzy ani żadnych cukierków, dlatego że uważamy, że w ten sposób właśnie psuje się młodych ludzi. To nie jest po prostu... Oni nie mogą sobie zakodować, no niestety i tak sobie zakodują, bo inni tak robią, ale to nie jest właściwe myślenie, że po prostu turysta z zagranicy, biały człowiek, to jest taki, który po prostu ma pełne kieszenie pieniędzy i rozdaje na prawo i lewo za nic. Za to, że po prostu sobie przyjechał, bo on ma, to mi się należy. I my uważamy to za niewłaściwe i po prostu nie chcemy tego robić i nie będziemy tego robić. Ja mogę kogoś czymś czasem poczęstować, ale nie kogoś, kto
po prostu podchodzi do samochodu i pierwsze co daj. Tutaj mam jeszcze więcej teraz innych dzieci, tamte sobie już poszły, już sobie zrezygnowały, a tutaj przyszły inne dzieci się przyglądać. No i okej, mogą sobie popatrzeć. The bridge, they change money. Aha, a tutaj co? Ale wyciągnąłeś? Wyciągnąłem 100 tysięcy. Aha, 100 tysięcy. Okej, okej. Żeby już coś było. Dobra, dobra, potem zobaczymy jak nam to przeliczyło i co się no bardziej wiem, opłaca. No dobra, spoko, spoko. No są upragnione bagietki, słuchajcie. Poczekaj, poczekaj. Nie, to nie dla ciebie. Nie. Cholera, jasna, my żeśmy... poczekaj, poczekaj. No. Nie. Bo niedźwiedź tu położył, no bo tak zawsze kładziemy. Ona... Poczekaj, no dam mu ten kawałek, co on odgryzł już. I jej też muszę dać, bo przecież zaraz będzie krzyk. Ale... Masz. Ale widzisz, nie możemy już tam kłaść nic z tyłu żadnego jedzenia, bo on, biedaczek, dobra, by chciał wszystko... Dobra, weź jakąś torbę i to wsadź, złam na pół. O, wszystko by chciał zjeść. No, to nie dla ciebie. Potem dostaniesz kawałeczek, ale nie za dużo, to nie możesz. O, tam turyści, hotel Sidone było napisane na tym wózeczku, tak więc jest tu trochę turystów. Przedtem widzieliśmy w busie turystów. Przewodnik przez mikrofon i nam coś opowiadał. Ale są to ludzie, którzy przyjeżdżają samolotami do Senegalu. No i po prostu sami się tam, wiecie, nie zapuszczają w miasto, nie? Tu? Orange też jest? Ale to parasol? Nie wiem. Ale to... jest napisane orange, ale w tym sklepie sprzedają mąkę. Tak więc nie wiem, o co chodzi. Jest w miarę, prawda? Jest duży ruch, ale popatrz, nikt na nikogo nie pipczy, nikt się jakoś nie denerwuje, nie widać, żeby był taki, wiesz, wkurzony, że ktoś komuś zajechał drogę, nie? Wszyscy są tacy wyluzowani, tacy jest okej, nie? Te domy kolonialne. No tu tak czyściej jeszcze nawet, nie? Niż tam. O, popatrz, tu też turyści stoją, widzisz? Ta para. Turystyczna część miasta. Tutaj też wszystko budynki z czasów kolonialnych po obu stronach. Lata świetności mają trochę za sobą. Przydałby im się remont. Tak poza tym byłyby bardzo fajne. Office de Turisme napisane. Gdzie? No tu, w tej bramie. To może o to jej chodziło tam. Wiecie co, podróżując do tej pory, nie mieliśmy potrzeby jakby takiego obwarowania się, a teraz jednak zawsze zamykamy drzwi, jak tylko gdzieś stoimy, albo nawet jak jedziemy przez miasto.
to mamy zamknięte drzwi. Na razie nie mieliśmy żadnej takiej sytuacji, jakby, która by wskazywała, że to jest niezbędne, ale wiecie, lepiej dmuchać na zimne i nawet jak ja zostaję w samochodzie, a on wychodzi, to zamyka samochód. Nic z tego. Jest gdzieś? Okej. Tu jakby taka główniejsza ulica jest. No dobra. Tak więc ogarniemy te dwie pierwsze, najważniejsze sprawy. Z reguły jak wjeżdżamy do jakiegoś kraju, to wiemy jaki jest przelicznik i tak dalej, bo sprawdzamy to w poprzednim kraju. Ale tutaj nie mogliśmy tego zrobić, bo przez całą Mauretanię nie mieliśmy internetu. I kurczę, trochę żeśmy zbombili, że mogliśmy to sprawdzić jeszcze jak byliśmy w Maroko. Ale żeśmy tego nie zrobili. Tak więc nie wiemy nawet jaki jest przelicznik tej lokalnej waluty do dolara, czy tam funta, co będziemy sprzedawać. I teraz jak on wypłacił z bankomatu pieniądze, 100 tysięcy tych ich pieniędzy, to my nie wiemy dokładnie jak dużo to jest. I teraz jak on wymieni, to będziemy mieli jakby orientację, a potem sobie popatrzę w wyciągu z banku i zobaczę sobie jakby, wiecie, może wcale właśnie to wypłacanie pieniędzy nie jest niekorzystne, prawda? Bo generalnie rzecz biorąc zawsze wolimy wypłacać pieniądze z karty. My mamy jakąś gotówkę, ale wiecie, no kurczę, nie mamy tutaj ze sobą nie wiadomo ile pieniędzy, więc wolimy na bieżąco wyciągać pieniądze, czy płacić kartą, czy wyciągać z bankomatu. Mimo to, że przecież wiemy, że jakaś tam prowizja będzie, ale no to z reguły nie są duże pieniądze, takie jakieś tam prowizje. Jak tam zamieniasz w kantorze czy gdzieś, no to i tak oni sobie tam policzą po swojemu, więc z reguły wychodzi na to samo. A zresztą porównamy i na pewno Wam o tym powiem. Sklep Orange. Super. To ja tu będę podziwiać widoki. A ty idź tam pozałatwiej. O, tam akurat jedzie jakaś łódka z turystami, tak więc widać, że jest tu trochę turystów, bo już w poprzednim miejscu chcieli nas tam, wołali i pokazywali coś. Nie wiem co oni tam chcieli, ale właśnie może na te łódki albo coś innego. No co mam powiedzieć? No oczywiście pełno śmieci, tak? Na pewno muszę... Płynie sobie teraz akurat fajna łódka, ale pięknie te łodzie są pomalowane, słuchajcie. Naprawdę spróbuję, przybliżyć. Piękne malunki na każdej z nich. I są różnego rodzaju flagi. Tam na jednej jest flaga angielska. I jakieś inne, ja nie wiem jak to jest. Czy oni dostali flagę, wiecie, tutaj z jakiegoś kraju w prezencie od turystów, czy co? Długo nie trzeba było czekać, jak tutaj też pojawiły się dzieci i próbują cały czas wyciągnąć pieniądze. I wiecie co, no to nie jest przyjemne. To naprawdę nie jest miłe. Dla obu stron, bo ani jemu nie jest fajnie, prawda? Ani mi nie jest fajnie. Prawda? Nie, nie mogę ci dać pieniędzy, bo to nie jest właściwe.
dlaczego moim zdaniem, naszym zdaniem, nie powinno się dawać pieniędzy? Dlatego, że okej jest pomagać, ale lepiej jest dać komuś wędkę, niż dać komuś rybę. Jak dasz komuś rybę, czyli te pieniądze ja teraz komuś dam na chwilę, rozwiążą jego problem, że on faktycznie może sobie coś tam kupić i niekoniecznie coś rozsądnego. Natomiast jeżeli zapewnimy tym dzieciom szkołę, edukację, szpital, jeżeli będzie potrzebny, prawda, jakieś medyczne leczenie, to jest pomoc, która jest potrzebna Afryce. Budowanie szkół, budowanie szpitali, generalnie budowanie infrastruktury. Tutaj obok pan myje swój samochód, tak więc stąd też on tutaj w kadrze się pojawia. I są takie organizacje, które pomagają, budują studnie na przykład na pustyni, tak? Potem zbiorniki na wodę, na przykład w niektórych wioskach po prostu mają tylko takie wielkie zbiorniki na wodę. I te zbiorniki raz na jakiś czas są napełniane i to oczywiście kosztuje pieniądze, żeby samochód przywiózł byczkowóz tą wodę do tej wioski. I to są pieniądze, które warto podarować tym ludziom. To jest niezbędna pomoc. Natomiast rozdawanie pieniędzy tak po prostu bez jakiegoś konkretnego celu, to jest pomoc, która idzie donikąd. O cukierkach już nie wspomnę, bo cukierki to tylko, wiecie, to nie jest jedzenie, tak? To tylko dzieciom zęby się popsują od tych cukierków i to w żadnym wypadku to jest wielkie no-no. Więc jest to bardzo przykre. To nie jest taka fajna sytuacja, nie jest fajnie odmawiać, ciągle odpierać te ataki tych dzieci. Tutaj tych chłopaczków właśnie nad rzeką krąży, łażą tu po tych śmieciach, nie wiem, tam szukają coś, grzebią, coś wezmą, wyrzucą z powrotem. No to takie niefajne jest. 15, tak, 15 funtów. 15 tysięcy. Nie, zaraz sprawdzę, ile to dokładnie. Dobra, 15 tysięcy, to sprawdzę. Jakieś 110 tysięcy za 150 funtów, nie wiem, zobaczę. 15 tysięcy. 20 quid. No, 20, no to spoko, no to tak jak mówiłam, że to taki standard, nie? Czyli 20 funtów za 25 giga. 20 funtów to jest... Pytasz, gdzie mieszkasz? Ja mówię, in the car. Dakar! Dakar! No, in the car. In the car, no Dakar. Fuck! A, fajne. Nie, tam jest dupa z tym, jak kurwa, nie wiem, w szpitalu do cholery. Z komputerem na środku jest security i dopiero cię... Ona wie, że wszystkie detale dopiero po imieniu cię wołają do okienka. Ja pierdolę. No to widzisz. Taką wyższa... dole i te misie i te lale. Wyższa szkoła jazdy. Tylko jeża nie wiem, no nie jest za bardzo kole. Dzień. Dobra, masz internet, już jesteś happy. A, I'm happy, jedziemy do in the car. Dobra, podjedziemy teraz na stację, bo już... Tankstellen. Już susza, tak więc musimy zatankować, zobaczymy przy okazji po ile jest paliwo. Nie wyświetla się, więc nie wiemy. Około dolara. Tak, przedtem sprawdzał niedźwiedź, więc pisali na forach, że koło dolara, ale zaraz zobaczymy. O, tu kupimy, patrz, warzywa mają wszystko, kapustę chcę. Bardzo sympatyczny ten pan, który tutaj tankuje, pracuje na stacji, naprawdę bardzo miły. Popatrzcie na naszą psinkę. Laki to w ogóle wszystko ma w nosie, brzuch pełny, śpi tutaj przeszczęśliwy. No ona jest mniej szczęśliwa, bo no, nie ma swojego wyrka.
Zaraz zobaczymy, ile tam wyjdzie. No 56 litrów mamy i to wyszło 36 tysięcy, 37 tysięcy prawie. 37 tysięcy czy 370 tysięcy, ja nie wiem dokładnie ile tu tych zer jest. 37 tysięcy. Okej. Tutaj jest taki uliczny bazar i żeśmy się zatrzymali na chwilę, żeby zrobić zakupy. Nie brałam telefonu, wiecie, bo tam, gdzie sprzedają warzywa, kawałek dalej, to po prostu straszny młyn taki. Za dużo ludzi i ja mam nowy telefon, naprawdę nie chcę go stracić. Powiem wam tylko tyle, że bardzo mili wszyscy ludzie byli, aczkolwiek mają problem z matematyką, bo wzięliśmy arbuza i ten gość w ogóle najpierw mówił, że nie mówi po angielsku. Potem powiedział 800, no to niedźwiedź dał mu banknot 1000 i on mówi okej. I w ogóle nie miał zamiaru wydawać reszty. No to niedźwiedź mu pokazuje, nie? Bo 800, a dałem ci 1000. No to on mu wydał stówkę. No ale to stówkę, a to sorry, kurczę, nie? 800 powiedziałeś. A on mówi nie, 900. Miej się śmiał. Więc kurczę, nagle się nauczył angielskiego, już umiał po angielsku liczby, ale no matematyki to kurczę nie umiał liczyć, no. Bo według niego po prostu z 1000 800, odejmując 800, to w ogóle nie trzeba było reszty, a potem stwierdził, że 100, jak wyda, to będzie okej, no. Tak więc taki folklor. Dzieci podziwiają samochód, a tam niedźwiedź, o, niesie moje upragnione pomarańcze. Fajnie. Lucky pięknie się tutaj nam zaadoptował. No i Bela też jakoś daje radę, no. Nie jest najszczęśliwsza na świecie. Tam wbita w kąt, ale daje radę. Te dwa worki, które tutaj są, to są nasze śmieci z Mauretanii. Przez całą Mauretanię przejechaliśmy, nie było jednego śmietnika. I po prostu nie mieliśmy gdzie wyrzucić. I tak wozimy to, cholera. Śmietnik jest? O, to jest super. Świetnie. Patrz, jak zamiatają te ulice, nie? Naprawdę sprzątają. Tak, no. O! Nie tak byle jak, tylko starają się. Nie, no cały piach zbierają. No.